Kochani braterstwo, jestem przekonany, że przypominanie sobie, drodzy braterstwo, przypomnienie sobie tych myśli, czyli tej wiedzy dotyczącej zboru, ale nie sama wiedza, nie samą wiedzą człowiek się buduje, zrozumienie tych rzeczy, jak je stosować, w jaki sposób je praktykować, po co w ogóle one były dane i co najważniejsze, świadomość, świadomość konsekwencji ich stosowania lub też nie, jest potrzebna nam indywidualnie i zborowo. Szczególnie w dzisiejszym dziwnym czasie. Dziwnym czasie, gdzie wiele rzeczy się podważa, wiele rzeczy się od wielu rzeczy się wręcz odwraca spośród ludu Bożego, gdzie w czasie, kiedy gdzie brak autorytetów, albo autorytety, które były do tej pory dla ludu Bożego, są odstawiane na bok, albo niektórzy się po prostu od tych autorytetów odwracają. W czasach, w tych dziwnych czasach poglądu, tak zwanej szeroko rozumianej wolności, że wszystko mi wolno i do wszystkiego mam prawo. Do zachowywania moich poglądów, mam prawo do swoich poglądów. Mam prawo, tak? Swoje poglądy mieć i je głosić ludowi Bożemu. W czasach poglądów, że zbór ma prawo do wszystkiego i może wszystko. Nawet ktoś kiedyś powiedział, że zbór ma prawo zaprosić sobie takiego czy innego do zboru, tak? Cyrk nawet, tak? Czy zbór ma do tego prawo? No, powiemy sobie o tym też w naszych dzisiejszych rozważaniach. Po prostu w czasach powszechnego rozluźnienia w praktykowaniu zasad pochodzących od Pana. Uważam, że niezbędne jest przeanalizowanie tych kwestii, przypomnienie sobie ich. Po co? Po to, żeby one były dla nas wzmocnieniem. Po to, żebyśmy my trzymali się tego gruntu i tego fundamentu, który nam Pan Bóg daje. Dlaczego? Dla naszego najwyższego duchowego dobra. To jest główny cel. Nasze duchowe dobro, nasze zbudowanie. Nie dlatego, żeby komuś coś wypomnieć, nie żeby o kimś coś mówić, nie. Szukamy w każdej sytuacji i w każdej możliwości, w każdym wątku życia zboru wszystkiego tego, co ma przynieść nam duchowe dobro i duchowe zbudowanie. Dlatego dzisiejszy temat naszej lekcji to duchowe budowanie się zboru. Duchowe budowanie się zboru. Podstawa do naszych rozważań to pierwszy list świętego apostoła Pawła, 14 rozdział, werset 12. Pierwszy list do Koryntian, apostoła Pawła, 14 rozdział, werset 12, szczególnie druga część tego wersetu, gdzie apostoł Paweł mówi tak. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary duchowe, tutaj w tym rozdziale tam mówi, że Kościół starał się o dary ducha i tak dalej, ale dalej wskazuje na tą ważną myśl, która jest dla naszego, podstawą naszych rozważań. Starajcie się obfitować w to, co buduje Kościół. Starajcie się obfitować w to, co buduje Kościół. To jest uwspółcześniona Biblia Gdańska. Kościół, tu występuje greckie słowo eklezja. Możemy, jak najbardziej odnosimy to także do zboru, lub w Biblii Gdańskiej, z tego starszego tłumaczenia, szukajcież tego, abyście obfitowali ku zbudowaniu zboru. Ku zbudowaniu zboru. Stąd nasz tytuł, duchowe budowanie się zboru. Rozpocznijmy od przypomnienia sobie pokrótce, czyli pierwsza rzecz z tych kilku myśli, które dzisiaj rozważymy, to lub co stanowi zbór. To stanowi zbór. Czy zbór to miejsce, w którym się zgromadzamy? No czasami używamy określenia, idziemy do zboru. Idziemy do zboru. Czy to znaczy, że ta sala jest zborem? No nie. To jest pomieszczenie, w którym zbór się zgromadza. Natomiast zbór to, drodzy braterstwo, nic innego jak społeczność braci i sióstr wierzących w Pana Boga i Jezusa, poświęconych, zaangażowanych w życie tej społeczności oraz uczęszczających do tej społeczności. Ci stanowią zbór jako pierwszą grupę, tą najważniejszą.
Oczywiście mogą być sytuacje i nie rozważamy tych sytuacji, gdzie ktoś nie może uczęszczać do zboru lub angażować się w jego życie z różnych powodów niezależnych od siebie. Nie wchodzimy w tą tematykę, zaznaczam tylko, żeby ktoś nie stwierdził, że teraz ten brat Dawid mówi, że jak ktoś nie przychodzi do społeczności zborowej, to nie jest częścią zboru. Ale druga część, druga grupa zboru to także społeczność braci i sióstr, bo tak ich nazywa Słowo Boże, ale jeszcze nie poświęconych, czyli usprawiedliwionych. Oni także stanowią tą rodzinę Bożą, także są częścią tego zboru. Usprawiedliwionych albo w wyniku swojej wiary w Pana Jezusa, albo wiary swoich rodziców. Ci wszyscy stanowią zbór. Zbór zatem to społeczność wierzących z Panem Bogiem. Wierzący w Pana Boga, Pana Jezusa, z Panem Bogiem. I Jezusem oczywiście. Poprzez co? Poprzez prawdę i poprzez jej ducha. Czyli nie w sposób cielesny, bo nie mamy społeczności z Panem Jezusem ani z Panem Bogiem w sposób cielesny, ale w sposób duchowy. Poprzez prawdę, poprzez ducha prawdy, ducha Bożego, usposobienie Boże, którego Pan Bóg nam udziela. Mówimy w naszym temacie, drodzy braterstwo, i zwracam na to uwagę, o prawdziwym zborze. Nie mówimy o wszystkich zborach na świecie. Kościoła nominalnego, kościoła prawdziwego. Nie, mówimy o prawdziwym zborze funkcjonującym, czy chcącym funkcjonować na zasadach Bożych, opartych na Biblii. O zborze, który jest zborem zależnym, który jest zborem zależnym i podporządkowanym w pełni Jezusowi i Jego woli. Podporządkowanym Jezusowi i Jego woli. Nie żadnej instytucji, nie żadnemu wyznaniu, ale Jezusowi i Jego woli. Czasami mamy także, drodzy braterstwo, tak zwanych sympatyków zboru. Tak? Oni nie są częścią zboru. To są osoby, którzy czasami potrafią przyjść raz może na zebranie, czasami dwa, trzy razy, którzy przychodzą, żeby posłuchać z ciekawości, a co takiego oni tam mówią, co takiego uczą, a może popytać coś, bo od kogoś usłyszeli, że tutaj coś ciekawego mówimy, tak? A więc to są tacy sympatycy zboru, którzy przychodzą i w jakiś sposób, jeżeli oczywiście sympatyzują z tym, co jest tutaj czynione czy mówione, przede wszystkim głoszone, bo chodzi zawsze o prawdę i Pana Boga. Kolejny wątek w naszym temacie, drugi. W jakim celu Pan powołał do życia zbory? W jakim celu chciał, aby lud Boży organizował się w zbory w danych miejscowościach? Co jest, drodzy braterstwo, sednem funkcjonowania zboru? Gdybyśmy sobie mieli teraz odpowiedzieć na pytanie, każdy indywidualnie, nie chcę, żebyśmy odpowiadali teraz zbiorowo, co jest sednem funkcjonowania zboru? Co byśmy sobie odpowiedzieli w swojej głowie? Każdy sam, już nie pytał. Głośno dałem 15 sekund na to, żeby sobie odpowiedzieć w głowie. Dwie rzeczy. Przede wszystkim, drodzy braterstwo, które możemy w tym znaleźć. Dlaczego Pan Bóg chciał tak zorganizować lud Boży? Po pierwsze, po śmierci naszego Pana chciał zorganizować lud Boży. Po to, żeby lud Boży był zorganizowany w zborach i w jaki sposób te zbory funkcjonowały, wybierały sług i tak dalej, bo trudno było, żeby bracia nagle rozsiani po całej Europie, dajmy na to, tak, mieli się nagle spotykać w jednym miejscu i wspólnie się budować, tak. W związku z tym Pan Bóg przewidział taki sposób organizacji w celu zorganizowania ludu Bożego. To po pierwsze. Ale po drugie, i to, co najważniejsze i na co chcemy zwrócić uwagę, a jednocześnie jest odpowiedzią na pytanie, które przed chwilą zadałem. Ponieważ Pan Bóg wiedział, że taka społeczność zborowa będzie dla wszystkich błogosławieństwem w wyniku wzajemnego duchowego budowania się. To stanowi, drodzy braterstwo, sedno funkcjonowania zboru. Wzajemne budowanie się. Wzmacnianie się w duchu i w prawdzie. To jest sedno funkcjonowania zboru. Nasz Pan wiedział, że osamotnienie, wiedział, że pojedyncza walka w poświęceniu bez wsparcia innych współbraci będzie zdecydowanie trudniejsza. Wiedział, że przyjdą doświadczenia, w których bracia i siostry będą nawzajem mogli się wspierać, będą nawzajem mogli modlić się,
wsparcie jeden dla drugiego i nie trzeba było długo czekać po śmierci naszego Pana, kiedy już te doświadczenia się zaczynały. Pamiętamy opisy z Dziejów Apostolskich, chociażby kiedy bracia zgromadzali się w jakichś społecznościach i modlili się na przykład za apostołem Piotrem, który został wtrącony do więzienia, tak? Wspierali się, wzmacniali się. Po to, żeby taka społeczność braci i sióstr podnosiła zemdlałe ręce swoich współbraci. Po to, żeby pomagali ocierać ich łzy w doświadczeniach, które przechodzili. Pocieszać, pomagać w duchowym wzroście, we wzajemnym budowaniu się. Taki był cel i taki jest cel zgromadzenia ludu Bożego w zborach. Przeczytajmy kilka wersetów Słowa Bożego, które także wskazują na tę kwestię budowania się. Pierwszy list świętego Piotra, drugi rozdział, werset piąty. Pierwszy list świętego Piotra, drugi rozdział, werset piąty. Tutaj w słowach szczególnie odnoszących się do Kościoła w tym wersecie, ale spróbujemy to odnieść także do siebie. Gdzie apostoł Piotr mówi, i wy sami, jako żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy dom. Nie literalny, nie w cielesną świątynię Kościół w wieku Ewangelii był budowany, ale w duchowy dom. Stanowicie święte kapłaństwo, aby składać ofiary, nie duchowe ofiary, tak jak mamy w naszych tłumaczeniach, tylko ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. I takie ofiary przyjemne wynikające z naszego poświęcenia, poświęceni w dzisiejszym czasie także chcą i składają Panu Bogu w swoim poświęconym życiu. To jest ich celem. To jest ich celem. Po to, żeby wspólnie budować się jako jedna duchowa rodzina. Budować się. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, wersety 3 do 5. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, wersety 3 do 5. Ale ten, kto prorokuje, mówi do ludzi dla zbudowania. Ten, kto naucza, mówi dla zbudowania innych, czyli tak jak w zborze. Tak? Brat, który przemawia, mówi ku zbudowaniu zboru, zachęceniu i pocieszaniu. Kto mówi obcym językiem, buduje samego siebie, ale kto prorokuje, buduje Kościół, mówi apostoł Paweł. Czyli przedkłada nauczanie, przedkłada budowanie Kościoła, budowanie w tym wypadku zboru nad dary ducha, które były dane w tamtym czasie Kościołowi. Pamiętamy, po co one zostały dane Kościołowi. Nie będziemy teraz w tą tematykę wchodzić. I werset piąty. A chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, bardziej jednak, abyście prorokowali. Większy bowiem jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi obcymi językami, chyba że tłumaczy, aby Kościół był zbudowany. I znów zbudowanie Kościoła. Ten sam rozdział apostoł Paweł, 26 werset, 14 rozdział, werset 26. Cóż więc, bracia, gdy się zbieracie, zwróćmy na to uwagę, gdy się zbieracie, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma język, ma objawienie, ma tłumaczenie. Niech to wszystko służy zbudowaniu. Niech to wszystko służy zbudowaniu duchowemu waszemu, mówi apostoł Paweł. Jeszcze inne wersety moglibyśmy czytać. 2 Koryntian 10, rozdział, werset 8, 13, rozdział, werset 10, ale tylko podam. Nie będziemy już ich teraz odczytywać. Kolejny wątek, który chciałbym poruszyć w tym temacie. Na jakim fundamencie zbór ma się budować, aby realizować cel, jaki Pan postawił przed zborem? Na jakim fundamencie? Co jest tym fundamentem dla budowania zboru? I znów sięgniemy do Słowa Bożego, list apostoła Pawła do Efezjan, drugi rozdział, werset 19 i 20. List apostoła Pawła do Efezjan, drugi rozdział, werset 19 i 20. A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami z świętymi i domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Tekst ten daje podwaliny, drodzy braterstwo, dla zboru, na jakich i dzięki którym ma się budować. Jeżeli nie ma tych podwalin w zborze, zbór nie będzie się budował. Podstawowymi naukami, jakie zbór nie tylko że chce,
ma obowiązek, jeżeli chce być zborem Pana, respektować, słuchać i praktykować, to te trzy rzeczy wymienione w tym tekście. Jezus Chrystus jako kamień węgielny, bez Jezusa Chrystusa zbór Drodzy Braterstwo po prostu jest zwykłą społecznością, zborem, zgromadzeniem osób, które przychodzą po to, żeby spędzić dobrze czas i mieć fajną atmosferę. Druga rzecz, nauki apostołów, czyli pisma Nowego Testamentu, ale także nauki proroków, czyli pisma Starego Testamentu. Pismo Święte zatem stanowi główny fundament budowli, jaką Pan wznosił przez cały wiek Ewangelii, czyli Kościół chrześcijański podzielony na poszczególne zbory. A więc odnosi się to także i do nas. Zbór ma się budować na fundamencie Słowa Bożego. Jeżeli Słowo Boże nie jest fundamentem zboru, to tak jak powiedziałem wcześniej, zbór nie jest zborem pańskim, a budowanie się w duchu i w prawdzie będzie dalekie od takiego zboru. Przez proroków w tym tekście także rozumiemy drugorzędnych proroków, członków gwiazd siedmiu okresów Kościoła wieku Ewangelii. 49 członków gwiazd, ale nie bezpośrednio ich nauki, tylko ich jako jednostki. Pan Bóg ich dał, ponieważ ich postawa, ich wiara, ich poświęcenie, ich zaangażowanie, ich niezłomność i gotowość bronienia prawdy aż na śmierć, na stos, na gilotynę, gdziekolwiek, w jaki sposób umarli w sposób męczeński, to ich charakteryzowało. Oni stali się podwalinami, fundamentem dla tego Kościoła. I tak samo apostoł Paweł zachęca. Pamiętajcie także i o nich, o tych prorokach, o tym, co zrobili dla Kościoła, dla ludu Bożego. Czerpcie od nich jak najwięcej z ich poświęcenia. Niech oni będą dla was przykładem, wzorem w postępowaniu i w życiu. Idąc dalej, możemy podkreślić, drodzy braterstwo, że powinnością zboru jest zachowywać wszelkie nauki zawarte w Słowie Bożym. To na pierwszym miejscu i to jest bezsprzeczne. Ale także analizować, badać, stosować nauki, jakie Pan wyjaśniał przez właśnie tych członków gwiazd. I szczególnie podkreślmy posłanników Parouzji i posłannika Epifanii. Czy zbór paruzyjno-epifaniczny, który rezygnuje z tych nauk, które stanowią jego fundament, może przetrwać, może się budować duchowo w Panu? Bez Słowa Bożego, bez prawdy paruzji, bez prawdy epifanii? No, jeżeli dzisiaj mamy te wszystkie prawdy paruzji i epifanii, to mamy z nich korzystać. One także stają się dla nas tym fundamentem. Ktoś powie, okej, w wieku Ewangelii lud Boży jeszcze nie miał prawdy paruzji i epifanii, a też się budowali i zwyciężali. Tak? Ale Pan Bóg w danym okresie czasu rozwoju ludu Bożego daje tyle prawdy i taki zakres prawdy, jaki jest potrzebny dla jego rozwoju i dla jego zwycięstwa. Dla kontrastu moglibyśmy zadać pytanie, czy dom stojący na czterech palach wbitych do ziemi, kiedy usunęlibyśmy jeden z tych pali, a może dwa, czy on będzie dalej stał i się zawali? Zawali się. Prawa fizyki, prawa inżynierii. Nie ma inaczej, nie może być inaczej. On się po prostu zawali. Tak samo ze zborem. Pan dał pewien fundament. Jeżeli z tego fundamentu coś się zabierze i się stwierdzi, to jest nieważne, to jest niepotrzebne. A może Biblia w niektórych zakresach nie do końca? Bo, drodzy braterstwo, taka budowla, ona się zawali. Ona nie ma racji bytu. Taki zbór nie może i nie będzie budował się duchowo. Czy zatem, drodzy braterstwo, zbór ma prawo do wszystkiego pod wolą Bożą i jego kierownictwem? Czy zbór ma prawo do wszystkiego? Bo czasami taki pogląd jest głoszony i mówiony. Zbór może wszystko. Zaprosić kogo chce. Mieć poglądy jakie chce. Głosić co chce. Zbór może wszystko. Nie. Mówimy, że nie. Zbór nie może wszystkiego. Jest on ograniczony dobrowolnie i z własnej woli, ponieważ poddał się pod kierownictwo Boże i pod kierownictwo Jezusa.
Czym ograniczony? Ograniczony zasadami, naukami, radami, jakie Pan właśnie dał ludowi Bożemu i zborowi. W związku z tym oceniamy, czy dana rzecz, którą chce wykonać zbór, jest zgodna z wolą Bożą, ze Słowem Bożym, z nauczaniem sług pańskich. Jeżeli tak i oceniamy jako zbór, że ona przyniesie nam duchowe zbudowanie, to tak, możemy to wykonać. Ale jeżeli tego nie zbadamy z punktu widzenia tych elementów, tych czynników, no to potem taka rzecz, którą będziemy chcieli wykonać, ona nie przyniesie albo mało prawdopodobne, żeby przyniosła zbudowanie zborowi. Jeżeli zbór patrzy przez pryzmat cielesności i światowej demokracji, podkreślmy, światowej demokracji, ponieważ w zborze funkcjonuje demokracja, natomiast światowej demokracji, postrzegania w taki sposób rzeczywiście zbór może wszystko, bo zbór sam o wszystkim decyduje, wówczas będzie tworzył swoje przepisy, swoje prawa, swoje zasady funkcjonowania, wybierając ze skarbca Bożych praw tylko te rzeczy, które uzna za przydatne dla samego siebie. Wszystkie pozostałe zostaną odsunięte na bok. I z apostoła Pawła do Rzymian, 15 rozdział, werset 4 i 5. Z apostoła Pawła do Rzymian, 15 rozdział, werset 4 i 5. Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism mieli nadzieję. A Bóg cierpliwości i pociechy niech sprawia, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. W prawdzie i w duchu, dodaję. Zbór jest Boży, drodzy braterstwo, jak będziemy jeszcze dalej czytać. W związku z tym nie ma czegoś takiego, że nie ma takiego poglądu, że zbór pod kierownictwem Bożym i Pana Jezusa może wszystko. Kolejny wątek, kolejny temat, który chcę poruszyć w tej lekcji. W jaki sposób zbór się buduje? I przez jakie rzeczy? Co Pan Bóg udziela zborowi w tym celu, żeby mógł się budować? Apostoł Paweł podał ogólną zasadę budowania się Kościoła, czyli zboru, odnosząc się do miary ducha, jaki jest w każdym z członków zboru. Prostszymi słowami, wymienię pierwszą rzecz, w jaki sposób zbór się buduje. Na ile my sami jesteśmy uduchowieni, na ile my sami wzrastamy w wierze, w owocach ducha, na tyle będzie kształtowana miara duchowości zboru. A co za tym idzie, możliwości jego duchowego budowania się. Bo przede wszystkim od nas samych indywidualnie zależy, tak, na ile zbór będzie się budował. Jest to pierwsza, drodzy braterstwo, i w mojej ocenie najważniejsza rzecz duchowego budowania się zboru. List apostoła Pawła do Efezjan, 4 rozdział, werset 15 i 16. Apostoł Paweł w liście do Efezjan, 4 rozdział, werset 15 i 16. Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w Tego, który jest głową, Chrystusa. Z Niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach dzięki działaniu każdego członka. Dzięki działaniu każdego członka, stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości. Ten tekst brzmi dosyć skomplikowanie. Natomiast przeczytam go jeszcze w dwóch innych tłumaczeniach, czyli w starszym tłumaczeniu Biblii Gdańskiej brzmi tak. Z którego wszystko ciało przystojnie złożone i spojone we wszystkich stawach, przez które jeden członek drugiemu posiłku dodaje przez moc, która jest w każdym członku, przez moc, która jest w każdym członku, w każdym bracie i siostrze, według miary jego wzrostu, ciału należący bierze ku budowaniu samego siebie w miłości. I przekład literacki. Z niego czerpie całe ciało. Każda jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila. Łączy się z innymi i wzajemnie zasila. A dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Każda osoba ze zboru wnosi swój wkład duchowy do społeczności. Każda.
Każdy członek zboru powinien udzielać z siebie tyle, ile jest w stanie udzielić w danym momencie innym. Oczywiście czasami to my potrzebujemy wsparcia i ci mocniejsi wspierają słabszych. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 15 rozdział, werset 1, tam mówi między innymi o znoszeniu słabości innych. Tak? Pamiętamy ten werset. Innym razem jesteśmy mocnymi i to my wspieramy słabszych. Co takiego możemy i powinniśmy od siebie przynieść do zboru? Co powinniśmy przynieść od siebie do zboru? Po to, żeby zbór mógł się budować. Naszą miłość, naszą łagodność, naszą chęć niesienia pomocy fizycznej innym braciom, a przede wszystkim pomocy tej duchowej potrzebującym. Naszą uprzejmość, nasze pocieszenie, nasze dobre słowo, nasze rozmowy i pytania na tematy duchowe dotyczące królestwa, dotyczące badanego artykułu, bieżących wydarzeń na świecie w kontekście Biblii. Jak się zachować, jak żyć w dzisiejszym czasie, co zrobić, żeby zwyciężyć. Nasze wyrzekanie się swoich praw na rzecz drugich. Nasze świadectwa dotyczące naszych doświadczeń i tego, jak sobie z nimi radziliśmy. Nasze zainteresowanie innymi. Naszą relację z Panem i nasze życie z Nim. To przynosimy do zboru. To powinniśmy przynosić do zboru i udzielać jedni drugim po to, żebyśmy mogli odnosić zbudowanie jako duchowe, jako zbór. Skoro powyższe, drodzy braterstwo, będą przynosiły duchowe zbudowanie zboru, to czy rzeczy im przeciwne przyniosą odwrotny skutek? No tak, tak się wydaje. One, te odwrotne rzeczy, przeciwne im, nie przyniosą nam zbudowania i korzyści. Na ile możemy zatem, nie przynośmy do zboru, drodzy braterstwo, naszego gniewu, złości, obmów, naszej pracy zawodowej, naszych chorób, nadmiernej wesołości, która dominuje zebrania czy przerwy, niestosownych żartów, jak o tym pisze nasz drogi pastor, w dobrym zachowaniu się w domu Bożym, czy też przyzwoitości w domu Bożym. Jednak tutaj powstaje niebezpieczeństwo, aby ktoś ze zboru nie usłuchał podszeptów przeciwnika. O co będziesz się starał, bracie czy siostro? Są inni, może starsi wiekiem, przywilejem, mocniejsi. Niech oni się starają. Oni przyniosą jak najwięcej tego duchowego koszyka i duchowych swoich owoców, które wypracowali w swoim życiu, a ja z tego koszyka ich duchowego życia będę korzystał i będę czerpał. Takie podejście powoduje, drodzy braterstwo, nic innego jak rozleniwienie w naszym poświęceniu. Stopniowy zanik aktywności, co później także będzie się przekładało na innych. To w końcu może stać się zaraźliwą chorobą, na którą zaczną chorować inni członkowie zboru. Jeżeli tak, takie podejście i takie myślenie zapanuje w głowie poświęconego czy też chrześcijanina, a nawet usprawiedliwionego. Przynosimy do zboru całych siebie, nie tylko z naszymi zaletami, nie tylko z naszymi owocami ducha, ale także z naszymi wadami i z naszymi słabościami. To, w jaki sposób je znosimy i to, w jaki sposób do nich podchodzimy, no to także jest tym elementem budowania się zboru. Słowo Boże, jako ta podstawa, fundament, pokazuje, w jaki sposób sobie z tymi właśnie przeciwnościami, tymi wadami innych radzić. Nie chodzi przecież o udawanie, drodzy braterstwo, jaki to ja jestem święty. Po prostu przychodzimy i jesteśmy w zborze takimi, jakimi jesteśmy. Zobaczmy kilka przykładów naszych działań indywidualnych w naszym życiu i w zborze, które przyczynią się dla ogólnego zbudowania. Apostoł Paweł, list do Efezjan, 4 rozdział, werset 29, na przykład. List do apostoła Pawła do Efezjan 4, 29. Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym. Czy to nie jest wspaniała rada apostoła do tego, żeby zastosować ją nie tylko w naszym codziennym życiu, ale także może przede wszystkim w zborze?
Z apostoła Pawła do Rzymian, 14 rozdział, werset 19. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 14 rozdział, werset 19. Tak więc dążmy do tego, co służy pokojowi. Dążmy do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Wzajemnemu zbudowaniu. 15 rozdział tego samego apostoła Pawła do Rzymian, 12 werset, rozdział 15, werset 2 i 3. Dlatego każdy z nas niech szuka tego, co podoba się bliźniemu dla dobra, ku zbudowaniu. Ponieważ i Chrystus nie szukał tego, co mu się podobało, ale jak jest napisane, urągania urągających tobie przypadły na mnie. I jeszcze apostoł Paweł w liście do Żydów. Zobaczmy, 10 rozdział, werset 24. Tych wersetów jest dużo więcej, ale też ze względu na czas tylko niektóre z nich czytamy. List do Żydów, 10 rozdział, werset 24. I okazujmy staranie jedni o drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Możemy dodać za apostołem Pawłem to, co czytaliśmy, ku naszemu zbudowaniu. Drugą rzecz, która przyczynia się, drodzy braterstwo, do duchowego zbudowania zboru, czy też rzecz, na którą Pan nam daje po to, aby się budować, to szczególnie ważna rola, drodzy braterstwo, w budowaniu zboru, jaką są słudzy zboru. Wybór sług zboru i zasady ich wyboru zostały określone w Biblii. Biblia, przypominamy, fundament funkcjonowania zboru. Pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział, Tytus, pierwszy rozdział. Skoro fundamentem funkcjonowania zboru jest Słowo Boże, to wybór sług zboru powinien być wykonany zgodnie z tym słowem. Czy zbór może wybrać sług, drodzy braterstwo, nie posiadając ich kwalifikacji opisanych przez apostoła? No jeżeli jest podległy woli Bożej i chce stosować wolę Bożą, no to odpowiemy, nie, nie może. Jeżeli w zborze zadziała cielesność i powiedzą, my chcemy wybrać wszystkich braci, tak, wszystkich braci się nadaje, ten się nadaje, ten się nadaje, a tamten się też nadaje, no to to nie jest szukanie woli Bożej i tutaj w takim myśleniu nie ma fundamentu Słowa Bożego. Czy wiedząc, że kandydat nie spełnia jakiegokolwiek z wymogów danych przez Słowo Boże w tej kwestii, ktokolwiek może powiedzieć, nie przejmuj się tym? Skoro Pan Bóg tak napisał i Słowo Boże tak mówi, czy można powiedzieć, nie przejmuj się? Albo stanąć w autorytecie Pana Boga i powiedzieć, ten fragment Słowa Bożego nas nie dotyczy? Nie mówimy oczywiście o słabościach braci, o tym, że niedoskonale wypełniają swoje przywileje i są także słabi i upadli. Natomiast mówimy o niewykonywaniu, czy też o braku kwalifikacji którymkolwiek z punktów. Czy wybory w zborze są podniosłą chwilą dla zboru, czy formalizmem chrześcijańskim? Jeżeli podniosą chwilą i są czynione na fundamencie Słowa Bożego, to będą zbudowaniem dla zboru. Jeżeli stały się formalizmem chrześcijańskim, co roku mamy wybory, dla formalności wybieramy, no i wybieramy po kolei wszystkich, tak jak lecą, to stał się formalizmem, który nie będzie przynosił zbudowania dla zboru. Zatem jeżeli zbór chce budować się wzajemnie i przy pomocy obranych sług, musi stosować zasady Słowa Bożego w tej kwestii. Nie ma odstępstwa. Nie ma. Jeżeli pozwoli sobie na odstępstwo od tych zasad, to po pierwsze, jego wybór nie będzie wolą Bożą, tak jak zbór chce, aby jego wybór był wolą Bożą, a po drugie, nie będzie odnosił zbudowania z usługi tak wybranych sług. Nie będzie odnosił zbudowania z tak wybranych sług. Przy wyborze sług nie obowiązuje, drodzy braterstwo, zasada, że każdy poświęcony brat ma służyć. Nie ma takiej zasady. Obawą tych głosujących podczas wyborów, którzy nie stosują tego fundamentu Słowa Bożego, tych zasad Bożych, jest często taka myśl. Przecież co inni pomyślą o mnie, że podnoszę rękę przeciw danemu kandydatowi? Co inni o mnie pomyślą? To, drodzy braterstwo, nie jest myśl biblijna. Stosowanie takiej zasady, takiej myśli nie przyczynia się do duchowego zbudowania zboru.
bo może przynieść więcej straty i więcej ujmy dla zboru i dla Pana, aniżeli korzyści. Kochani braterstwo, nie patrzmy na tą kwestię nigdy w taki sposób. Tutaj nie ma miejsca na takie myślenie. Tutaj na pierwszym miejscu ma być realizacja woli Pana i najwyższe duchowe zbudowanie zboru. Tutaj nie ma miejsca na przyjaźń. Tutaj nie ma miejsca na sympatię. Ale konieczna jest rzeczowa ocena przez poświęconą część zboru każdego z kandydatów, ponieważ zbór powierza im bardzo odpowiedzialne zadanie. Masz być odpowiedzialny za duchowe zbudowanie zboru, za realizowanie celu, jaki Pan przedstawił przed zborem. Masz nas duchowo budować. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, werset 28. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, werset 28. Uważajcie na samych siebie w pierwszej kolejności, do braci starszych i na całe stado, na cały zbór, na całe zgromadzenie, na całą trzódkę, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli Kościół Boga, który On nabył własną krwią. To, drodzy braterstwo, niezwykle odpowiedzialne zadanie, które jest nakładane przez zbór na danego kandydata. Jeżeli wiemy, że ten kandydat nie spełnia kwalifikacji, nie spełni tego, co Pan Bóg stawia przed nim i zbór, nie powinniśmy takiego wybierać dla naszego własnego duchowego zbudowania. Kolejna rzecz, trzecia, która jest dana przez Pana, aby nas budować, abyśmy się budowali. Po drodze braterstwo, nasze rozmowy przed zebraniem, w trakcie przerw i po zebraniu, one także są wyrazem naszej duchowości. Płonące serce chrześcijanina chce rozmawiać o Słowie Bożym w każdej sytuacji. Nie może go zatrzymać w sobie. Prorok Jeremiasz, 20 rozdział, werset 9. Słowo Boże, które było w moim sercu, mówi prorok, które próbowałem zatrzymać, ale nie mogłem. Ono tak we mnie tkwiło, że chciałem pytać, rozmawiać, szukać każdej rozmowy, każdej chwili, żeby wykorzystać ją na rozmowę o Panu Bogu, o Słowie Bożym. A więc rozmowy o wysłuchanym wykładzie, o ciekawym artykule, może jaki przeczytaliśmy w minionym tygodniu, może zadanie jakiegoś pytania biblijnego, wspólnego rozważenia. To, drodzy braterstwo, jest wspaniałe miejsce i wspaniała okazja do tego, żeby takie tematy między innymi poruszyć. To oczywiście nie wyklucza innych rozmów, które mogą się pojawić. Żeby ktoś nie pomyślał, że teraz przychodzimy i musimy mówić tylko i wyłącznie, cytować Biblię na przerwach i podczas przerw w naszych rozmowach. Natomiast wszystko zależy od tego, co stanowi przeważającą część naszych rozmów i naszej społeczności. Czasami ktoś opowiada o swoim doświadczeniu, o swoim przeżyciu, jakie napotkał w minionym tygodniu, tak? Widząc, że poprzez to nie bezpośrednio, ale woła o pomoc, woła o wsparcie, woła o modlitwę. To także jest budujące, wiedząc, co się dzieje z naszymi drugimi braćmi i siostrami, z tymi, z którymi wspólnie tworzymy tą społeczność zborową. Niech kawa, herbata, słodkości, co on teraz powie, nie? Niech kawa, herbata, pyszne słodkości podczas przerwy będą tylko dodatkiem, a nie ich główną częścią tego czasu. Budujmy się duchowo i relacje między nami. Cytat drogiego nam pastora. Wszelkie rozmowy powinny być tego rodzaju, by z nich było zbudowanie i odnosiły się więcej do rzeczy duchowych. I teraz myśl, która by się wydawało, no jak? Jeżeli byśmy nie mogli prowadzić rozmów tego rodzaju przed lub po skończonym wykładzie, to lepiej zaraz po śpiewie opuścić miejsce. Taką myśl podaje brat Russell. Jeżeli mówi do braci i sióstr, mówi, jeżeli nie potraficie w zborze rozmawiać o takich rzeczach, to lepiej będzie dla was, jak pójdziecie do domu, bo i tak z tych rozmów nie osiągniecie żadnego zbudowania duchowego.
Kolejna rzecz, którą Pan nam daje ku naszemu zbudowaniu. To są takie lekcje jak badania beriańskie. Badania beriańskie, nie będę mówił o zasadach tych lekcji, bo o tym też mówiliśmy, mówiłem w osobnym wykładzie. Stosowanie tych zasad dla jednych, drodzy braterstwo, jest sugestią, dla innych radami, a dla zboru powinny być wytyczną, jak takie zebrania powinny wyglądać. Dlaczego? Bo my sami nie jesteśmy w stanie nic lepszego wymyśleć. Ponieważ taka forma zebrania, jaką opisali Suzy, przyniesie najwyższe duchowe zbudowanie zboru, czyli zrealizuje to, po co tutaj przychodzimy. Stosowanie innych metod niż beriańskie podczas badań zborowych nie przyniesie duchowych korzyści w takim zakresie, w jakim Pan je zaplanował dla zboru. Mogą przynieść pewne korzyści, jak najbardziej, ale nie tak duże, jakie Pan zaplanował dla zboru i dla pojedynczych ich członków. Kolejna rzecz, piąta, zebrania świadectw, kolejna lekcja. Znów nie będę mówił o tych zasadach, na to była poświęcona osobna lekcja, osobny wykład. Niewłaściwe praktykowanie tej lekcji i zagubienie celu, jakiemu ona ma służyć, w mojej ocenie, podkreślam w mojej, spowodowało, drodzy braterstwo, bardzo dużą stratę wśród ludu Bożego doby dzisiejszej i ostatnich dziesięcioleci. Zagubienie celu tak naprawdę i tej właściwej formy prowadzenia lekcji świadectw. Takie są moje obserwacje, drodzy braterstwo, iż przez te lata zagubiono prawdziwe znaczenie tej lekcji. Co ona oznacza, w jakim ona jest celu, po co została dana, a przede wszystkim, co ona ma przynieść. A co ma przynieść? Duchowe zbudowanie dla zboru. Duchowe zbudowanie dla zboru. Zebrania te mają nas pobudzać do aktywnego życia chrześcijańskiego, do naszej duchowości w codziennym życiu, co przełoży się pozytywnie na duchowość zboru. Jeżeli, drodzy braterstwo, tak jak powiedzieliśmy na początku, nie ma w nas tej duchowości, no to trudno spodziewać się duchowości nagle wielkiej w zborze. Niebezpieczeństwem, jakie czyha, jest powszechne, drodzy powszechnie, jest, drodzy braterstwo, takie pytanie, które mogłoby się pojawić, no przecież od lat już tak jest, po co coś zmieniać? Po co zmieniać coś, co funkcjonowało przez lata? Ale w jakimkolwiek czasie byśmy nie byli, kiedy poznamy właściwe postępowanie odnośnie jakiejś sprawy, powinniśmy to zbadać i zastosować, jeśli ma być dla naszego duchowego zbudowania. A znów podkreślę, zbór szuka tylko i wyłącznie najwyższych duchowych korzyści, duchowego zbudowania, niczego innego. Jeżeli szuka czegoś innego, no to nie realizuje celu, do jakiego został powołany. Po co to zmieniać? Przecież innym zagrożeniem, drodzy braterstwo, jest tak zwany formalizm religijny w tej kwestii. Ograniczamy to do tego, co jest, do tego, co było, po co cokolwiek zmieniać w tej kwestii. Suche, tradycyjne zachowanie od lat utarte, tak z tą babcią, która kroiła tą szynkę do garka. Dlaczego? Bo tak robili moi dziadkowie, bo tak robili moi dziadkowie. Ale jak jest w rzeczywistości? Czego Pan chce od nas? A Pan daje nam przepis na najwyższe duchowe zbudowanie zboru. Znów dajemy od siebie wszystko w tej kwestii jako bracia i siostry i jako starsi, prowadząc te lekcje. Kolejna rzecz ku naszemu zbudowaniu, wybór artykułów do badania przez zbór. Temat wydaje się oczywisty i prosty. Jednak ma on bardzo duży wpływ na kształtowanie się naszego wspólnego duchowego budowania, budowania zboru. Podanie jakiegokolwiek tematu do badania w zborze powinno być poprzedzone pytaniem. Jakie duchowe dobro dla zboru będzie z badania tego tematu? Jakie duchowe dobro będzie dla zboru z badania tego tematu? Argumentem zadanym artykułem nie może być to, że dawno czegoś nie badaliśmy. Bo, drodzy braterstwo, taki argument nie służy duchowemu zbudowaniu zboru. Oczywiście jesteśmy różni i każdy z nas ma upodobanie w różnych pokarmach Słowa Bożego. Jednak w tej kwestii nie ma działać moje pragnienie, co ja chcę, ale duchowe zbudowanie zboru.
kwestii badań, zbór powinien zachować równowagę, jednocześnie odpowiadając na swoje duchowe potrzeby. Odpowiadając na swoje duchowe potrzeby. Co to znaczy odpowiadać na duchowe potrzeby zboru? Czyli badać to, czego w danej chwili potrzebuje zbór. Szukać odpowiedzi na doświadczenia, jakie zbór przechodzi. To starsi przede wszystkim powinni dostrzegać takie potrzeby i je sygnalizować dla zboru. Tematy te mogą, a nawet powinny dotyczyć czasów, w jakich żyjemy i tego, co przeżywamy. Jak się zachować, jak wytrwać, aby zwyciężyć, skoro mówimy, że Królestwo Boże jest we drzwiach. Już za chwilę ma się zacząć widzialna panowanie naszego Pana i Pan przyjdzie i zapyta się, bracie, siostro, dane zboże, jak się budowaliście duchowo? Ile wynieśliście z waszego badania w ostatnim czasie, w ostatnim roku, dziesięcioleciach, dwudziestoleciach? No i byłoby miło powiedzieć, Panie Boże, budowaliśmy się duchowo. Nie tylko głowę, wiedzą, ale budowaliśmy się duchowo. Ile nauk poznaliśmy dotyczących naszego postępowania, jak żyć, jak być wiernym w poświęceniu, jak się zachować, jak być miłym Tobie w dzisiejszych jeszcze tych złych czasach. Tak jak badaliśmy niedawno, między innymi temat dotyczący łagodzenia nieporozumień i wyjaśniania tych rzeczy, tak? Opatrzności Bożej nad Jego ludem i wiele, wiele innych. Jeżeli wyniknie problem z Boże, może jakaś nowa sytuacja na świecie, z którą pierwszy raz się spotykamy, tak jak pamiętamy parę lat temu pandemia, tak, ogólna na świecie. Jak się zachować? Co zrobić? Jaką postawę przyjąć? Tak? A co do których widzimy potrzebę przebadania jakiegoś artykułu, nie bójmy się odłożyć jakiegoś innego tematu, który już badamy, po to, żeby przeanalizować coś, co odpowiada na potrzeby duchowe zboru teraz i dzisiaj. Jesteśmy w jakichś doświadczeniach. To nie po to, żeby teraz wrzucić do kolejki artykuł, który będziemy badać za 20 lat czy za 10 na przykład, tylko odłóżmy jakiś temat po to, żeby przebadać to, co nam jest potrzebne tu i teraz, dzisiaj, w tych doświadczeniach, które przechodzimy. Po co? Po to, żeby uzyskać jak największe duchowe zbudowanie zboru. To jest cel zboru. Po to przychodzą bracia do społeczności, zbudować się duchowo. Ktoś powie, aż ty, bracie Dawidzie, siejesz zamęt jakiś tutaj, jakiś ferment, próbujesz tutaj zasiać, przerywajmy badania i bierzmy inne. Nie, drodzy braterstwo. Chodzi o spojrzenie, o myślenie w danej kwestii. To jest szukanie najwyższego dobra i zbudowania zboru, odpowiadania na jego potrzeby. No nie możemy powiedzieć, drodzy braterstwo, Nie przebadamy teraz tego artykułu, który no, wypadałoby przebadać, bo jesteśmy w takich doświadczeniach, no bo badamy 11 tomy epifaniczne. Poczekajmy, aż go skończymy za 15 lat i weźmiemy ten artykuł do badania, tak? Czy za 10, czy za 5. No nie. Mamy odpowiadać na duchowe potrzeby zboru. Kolejnym, siódmym już elementem, który Pan daje po to, aby budował, zbór mógł się budować, to jest przywilej budowania się, drodzy braterstwo, poprzez organizowania uczt duchowych, społeczności międzyzborowych. W wyniku tego przywileju zboru, drodzy braterstwo, i wspólnego działania wszystkich braci i sióstr spajają oni swoje więzy. Więzy miłości, więzy uczuć, relacji między sobą. W jeszcze większym uwielbieniu Pana Boga. Zbór poprzez taką służbę buduje się duchowo, jeśli wszystko realizowane jest w duchu i usposobieniu Bożym. Przynosi to niesamowite korzyści. Pamiętamy, bracia starsi, szczególnie pamiętają jeszcze, jak konwencje były organizowane w Katowicach. Też sami organizowaliśmy kilka takich zebrań, takich uczt duchowych. Jest to błogosławieństwem i zbudowaniem dla zboru. Uwielbieniem dla Pana, że mogliśmy zrobić coś dla Niego i dla braci. Kolejnym, ósmym taką rzeczą, którą można wymienić, to jest, drodzy braterstwo, organizowanie zebrań do publiczności lub organizowanie jakiejkolwiek innej formy głoszenia. Pamiętam, kiedy byłem jeszcze w Bielsku, organizowaliśmy takie zebrania dla publiczności. Nie było celem, żeby przyprowadzić teraz tłumy ludzi do zboru. No bo rozumiemy i wiemy, że to nie jest dzisiaj ten czas, kiedy tłumy ludzi przychodzą do zboru.
Natomiast wspólne starania o organizację, uczestnictwo w tych zebraniach, to budowało braci, to ich spajało, to ich wzmacniało. Czasami na takie zebranie przyszła tylko jedna osoba, a czasami przyszło kilkadziesiąt, gdzie można było opowiedzieć i przedstawić Słowo Boże. Nikt nie przyszedł do zboru, ale też nikt nie oczekiwał tego, nie taki był tego cel. Ale chodzi o to, że wspólne działanie, wspólna praca zboru dla jakiegoś dobra przynosi duchowe zbudowanie zboru. Ostatni element, który chciałem poruszyć z tych kilku myśli naszego tematu, w jakim znaczeniu zbór może odnosić zbudowanie? W jakim znaczeniu? Są dwa takie znaczenia, jak podaje Sługa Pański, brat Russell w innym reprincie i pisze tak, tutaj posłużę się cytatem. Kościół może odnosić zbudowanie czy wzmocnienie w dwóch znaczeniach. Pod względem liczebnym oraz ilości owoców i łask Ducha Świętego. Najwidoczniej ów początkujący Kościół był wzmacniany na obydwa te sposoby, gdyż zgodnie z oświadczeniem Biblii wierzący chodzili w bojaźni pańskiej i otrzymywali pociechę Ducha Świętego. Koniec cytatu. Zatem jeżeli zbór wykorzystuje wszystkie możliwe narzędzia i wszystkie możliwości do tego, aby się duchowo budować, tak, Pan będzie takiemu zborowi błogosławił. Jeżeli nie będziemy wykorzystywać tych narzędzi do budowania się duchowego, to tak o tyle, o taką miarę nie będziemy otrzymywać tych błogosławieństw i tego zbudowania. Wydaje się, że czas licznych zborów na świecie przeminął już jakiś czas temu. Nie wiemy, czy Pan zechce, aby społeczności zborowe jeszcze wzrastały liczebnie. Wydaje się, ja rozumiem, że już to nie nastąpi. Zbory nie będą się przed tą widoczną fazą Królestwa jeszcze rozrastały liczebnie. Pewne jednostki mogą przychodzić do prawdy, mogą przychodzić do zboru, ale nie będzie to masowo. Czas żniwa, czas wyboru świętych został, można powiedzieć, zakończony. Natomiast na pewno, drodzy braterstwo, w takiej sytuacji Pan nie pozwoli na wzrost liczebny w jakimkolwiek zborze, który nie buduje się duchowo. Pan nie pozwoli i nie przyprowadzi nowego dziecka swojego do zboru, który nie buduje się duchowo. Dlaczego? No bo taka jednostka nie uzyska tego wsparcia duchowego, które potrzebuje szczególnie i nie tylko na początku swojej poświęconej drogi. Wzrastanie w łaskach i owocach ducha jest kolejnym wspaniałym błogosławieństwem, jakie może otrzymać zbór. Nie mamy na myśli darów Ducha Świętego, które posiadał pierwotny Kościół, ale Ducha Świętego, czyli usposobienia Bożego w nas. Dalej pomoc w rozwijaniu swoich charakterów na podobieństwo Chrystusa, co jest celem chrześcijańskiego życia. Wypracować charakter na podobieństwo naszego Zbawiciela. Pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział, werset 13, który już teraz nie będziemy odczytywać ze względu na czas. Drugi Koryntian 8, 7, Galacjan 5, 22, mówiący o owocach ducha i wiele innych. Warunkiem tych błogosławieństw jest chodzenie w bojaźni pańskiej, tak jak czytaliśmy Sługę Pańskiego, ale przeczytajmy też Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, werset 31. Dzieje Apostolskie 9, 31. A tak kościoły w całej Judei, Galilei i Samarii cieszyły się pokojem, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej i rozrastały się przez pociechę Ducha Świętego. Spełniając ten warunek, który przeczytaliśmy, zbory pańskie budowały się. Dlatego na koniec, kochani braterstwo, niech te słowa będą dla nas zachętą. Pamiętajmy zawsze, co jest celem naszej społeczności. Niech każde nasze zebranie, każda lekcja, każda społeczność przyczyniają się do naszego duchowego wzrostu indywidualnie i zborowo. Uwielbiajmy Pana i oddawajmy Mu cześć przy każdej sposobności. Za nasz zbór, za braci i siostry. Przecież cieszymy się z naszej społeczności. Cieszymy się, że spotykamy się, cieszymy się, że widzimy każdego brata i siostrę i że wspólnie możemy się budować. Wierzę w duchu, w prawdzie. Cieszmy się każdym zebraniem, a wszelkie nieporozumienie rozwiązujmy w duchu Pana.
Pan pozwala na różne doświadczenia w zborze, ale znów dla naszego duchowego zbudowania, dla naszego duchowego dobra. Dbajmy o jakość naszej społeczności. Nie o ilość, ale dbajmy o jakość. Tak, żebyśmy zawsze chcieli iść na zebranie i wracali z niego uduchowieni. Nie bójmy się zmian na lepsze pod kierownictwem Pana i Jego sług i zgodnie z Jego zasadami, tak jak powiedzieliśmy wcześniej. Dlatego życzę błogosławieństwa Bożego z tych wspólnych rozważań i największego duchowego zbudowania z naszej społeczności. Niech Pan nam wszystkim błogosławi.